Dwa dni zostały do walki Krzysztofa Wodarczyka z Grigoriem Drozdą i po wakodzie ja z Denisem Lebiediewem. Zacznijmy od walki Krzyśka. To jest zawodnik, z którym i ty jako promotor i grupa Knockout Promotions działa od początku. To jest w zasadzie filar grupy. Czy każda walka Diablo dodatkowy ładunek emocjonalny ze sobą niesie? No, każda walka Diablo rzeczywiście jest to dla nas przeżycie ogromne, bo nie tylko, że rzeczywiście Krzysztof jest jedynym dzisiaj polskim mistrzem świata i to już długi czas, to trzeba pamiętać, że my prowadzimy Krzysia karierę od samego początku, to jest druga przyczyna. No a trzecia, o czym już pewnie mało dzisiaj kto pamięta, że tak naprawdę w ogóle cała grupa powstała na potrzeby Krzysia, ponieważ no tak pół żartem, pół serio, lat temu, pewnie już z 15, Zbyszek Raubuk, który wtedy był trenerem Krzysia Wodarczyka, prosił nas, żeby się nim zaopiekować i rozpocząć z nim karierę w boksie profesjonalnym. I tak naprawdę to przez Krzysia, czy przez potencjał Krzysia w ogóle zaczęliśmy myśleć i stworzyliśmy grupę promotorską. No właśnie, to zaczynając, chyba nie śniłeś na najśmielszych takich wyobrażeniach, snach, że kiedyś będziemy mistrza świata, teraz najdłużej panującego na tronie WBC, ta kariera rozwinęła się pięknie. Ja przyznam szczerze, że w ogóle na samym początku słowo boks zawodowy kojarzyło mi się tylko z włączaniem czasami telewizora o 5 rano, jakieś walki puszczane z Las Vegas, bądź też z kaset wideo, czy DVD, już nie pamiętam, czy już były wtedy DVD, no ale w ogóle słowo boks profesjonalny to była jakaś straszna magia gdzieś na końcu świata, w jakichś legendarnych, sławnych miejscach typu Las Vegas, typu Nowy Jork, typu coś, no w życiu by mi nie przyszło na myśl, że po pierwsze ktoś z naszych zawodników w ogóle dojdzie do tego poziomu, po drugie zdobędzie tytuł mistrza świata, no i że go będzie wielokrotnie fantastycznie bronił. To w ogóle w najśmielszych marzeniach nawet by mi coś takiego do głowy nie przyszło. Dzisiaj to takie Las Vegas wagi junior ciężkiej, no to jest Moskwa, kolejna wyprawa do Moskwy. Krzysiek jest tutaj drugi raz, są jakieś inne emocje, dodatkowe nerwy, czy raczej dobry nastrój po tej pierwszej wyprawie po walce z Czakiewem? Przede wszystkim Moskwa jest bardzo trudnym miastem dla nas organizacyjnie, ponieważ jest przeogromna. No, mówi się, że tak naprawdę nieoficjalnie mieszka w Moskwie ponad 20 milionów ludzi już w tej chwili. Skala jest przepotworna, to zresztą czuliście jadąc z lotniska bodaj około 3 godzin, tak? A jechaliście 3 godziny z lotniska dalej na obrzeże Moskwy, bo do centrum stąd jest jeszcze około godzinę. I tutaj no, jakiekolwiek zajęcie, przejazd gdziekolwiek, na trening, na jakieś zajęcia promocyjne, jakieś badania lekarskie i tak dalej, no, powoduje, że my 2-3 rzeczy robimy w ciągu dnia, spędzamy całe dnie praktycznie w samochodzie, w korkach i to jest bardzo trudne. Natomiast no, z drugiej strony ja muszę powiedzieć taką śmieszną rzecz, szczególnie w dzisiejszych czasach, może troszkę mniej popularną, no, jednak Rosjanie są Słowianami, tak? I rzeczywiście w tych relacjach już takich codziennych, no to nie mamy prawa narzekać. Oczywiście, że to nie jest niemiecki porządek, oczywiście, że to nie jest szwajcarska precyzja. Natomiast jest bardziej taki stosunek ludzki, bardziej kontakt jest nie tylko grzecznościowo zimny, tylko takie no, bardziej relacje są człowiek z człowiekiem. I to jest bardzo przyjemne. Natomiast no, rzeczywiście po siedzeniu tutaj kilka dni, po tych non-stop jeżdżeniach w korkach, no po prostu jesteśmy zmęczeni, żebyśmy chcieli, żeby walka była jak najszybciej. Nie jako promotor, ale jako kibic, jako człowiek, który siedzi w tym biznesie te lata, jako człowiek, który zna się na boksie, jak zapatruje się na tę walkę z Drozdem? To będzie trudniejsze wyzwanie od tej walki z Czakijewem? Myślę, że to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że no, wszyscy znamy słabości Krzysia. Zdarzało mu się w kilka razy w walkach przesypiać dużą ilość rund i myślę, że tutaj zawsze jest takie ryzyko, a jesteśmy na wyjeździe, Drozd jest zawodnikiem aktywnym, ruchliwym, więc takie ryzyko zawsze istnieje. Natomiast no, jeżeli bym porównał czyste umiejętności bokserskie, tak na papierze, doświadczenie, no to jednak zdecydowanie raczej bym stawiał na Krzysztofa. Natomiast, no, tak jak mówię, jesteśmy na wyjeździe, Krzysztofa styl walki jest bardzo specyficzny. Nie wiemy, co pokaże Drozd. Drozd w ostatnich walkach zaskakująco miał dużo siły, energii i wszystkiego, jakoś tak nagle w wieku 35 lat zmężniał i to w zaskakującym tempie. Stąd też podchwyciliśmy temat, żeby robić troszkę powiększone badania antydopingowe. Oczywiście Rosjanie zrezygnowali nawet w przypadku Kołodzieja z tych rozszerzonych, no bo nie mieli jak się tłumaczyć, dlaczego w jednej walce miała być rozszerzona, w drugiej nie. Więc niestety tutaj nasze krzyki, modlitwy i prośby i apele no, zdały się na niewiele. Zresztą tak szczerze mówiąc trochę tego oczekiwaliśmy, ale próbowaliśmy, tak? Na tyle ile można było, próbowaliśmy. Przyjechaliśmy, no, ciężkie wyzwanie, ciężki pojedynek. Zawsze na obcej ziemi jest trudniej, to przecież wszyscy kibice wiedzą. Ale powiedzmy sobie też szczerze, ja myślę, że Krzysztof Wodarczyk, i tutaj zwracam uwagę na to kibiców, jest chyba jedynym pięściarzem z wszystkich w tej chwili polskich pięściarzy, tych lepszych, już nie mówię najlepszych,
który rzeczywiście jeździ po świecie, po obcych ringach. Bo przykład, w ostatnim tytule mistrzowskim dzierżył Tomek Adamek. Jeżeli dobrze pamiętam, Tomek Adamek jako przeciwnik boksował raz z Tomasem Udrichem w Niemczech. Bo na wszystkich walkach w Stanach był jego własny promotor, albo współpromotor, albo w ogóle promotorem imprezy. No Andrzej Gołota też raczej boksował na galach Kinga, nawet w Chinach, ale King też był jego promotorem. Więc to, trzeba to Krzysztofowi oddać, że pojechaliśmy do Paszczy Lwa do Australii, pojechaliśmy do Paszczy Lwa kiedyś do Niemiec na walkę z Milkom Janem, pojechaliśmy do Paszczy Lwa na Sardynię, pojechaliśmy do Paszczy Lwa w Moskwie, jesteśmy drugi raz w Moskwie, no więc tutaj trzeba Krzysztofowi oddać szacunek. Myślę, że jest jedynym pięściarzem na tym najwyższym światowym poziomie, który rzeczywiście toczy dużo walk na obcych ringach. Wiadomo, że jako przyjaciel Krzysztofa, jako ktoś, kto go wspiera, nie może zakładać porażki, ale zapytam ciebie jako promotora, kogoś, kto musi ten krok zawsze do przodu wykonywać, jeśli chodzi o takie, wykonywać takie kalkulacje. Czy jest opcja rewanżu w przypadku porażki? To jest obrona dobrowolna czy obowiązkowa? Na papierze mamy, że tak powiem, zapewnione wszystko, co się dało zapewnić. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Jeżeli na przykład zawodnik X jednak wygrywa z zawodnikiem Y, i nawet są jakieś warunki w opcji podpisane, przecież ten zawodnik może zakończyć karierę. Nie można nikogo zmusić do boksowania. Można próbować wymusić ewentualnie sądownie, to też nie jest proste, to żeby następna walka na przykład się odbyła z tym zawodnikiem, z którym dzisiaj zakładamy w opcji, ale no, na papierze wszystko zrobiliśmy, co trzeba. Natomiast, no, tak jak mówię, no, papier kiedyś Bobby Goodman, prawa ręka Kinga, powiedział mi: Andrew, nie pokazuj mi kontraktów, bo papiery w ringu nie boksują. I to niestety trochę tak jest.